Zaczynamy dzisiejszy dzień. Co prawda jest już 10 prawie, ale dopiero teraz mogę rozpocząć nagrywanie i jedziemy do Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie odbędzie się druga ogólnopolska konferencja Kocham Słyszeć i w ogóle dzisiejszy dzień będzie ciekawy, także będę Wam pokazywała, co robimy. Jedziemy oczywiście z obstawą, nie sami, no ale mamy nadzieję, że uda się wszystko nagrać. Będę Wam pokazywała, co i jak nagrywamy i co robimy. Jesteśmy na miejscu, będziemy nagrywać tutaj różne rolki, które będą Wam się pojawiały. O, obudziła się Aniela. Dalszą część nagrywam z Anielą. Słuchajcie, będziemy nagrywać właśnie roleczki z miejsca konferencji, także nie mogę się doczekać. Są małe trudności techniczne, ale mam nadzieję, że uda nam się je pokonać. Jesteśmy właśnie na sali, tu gdzie będzie odbywała się konferencja i cóż, nagrywamy różne roleczki, nagrania, także zobaczycie je oczywiście w mediach społecznościowych później. Zapraszam zresztą na konferencję Kocham Słyszeć na drugą edycję 25 listopada w Lublinie. Nagrywamy z małymi przerwami. Jeśli chodzi o Anielę, to ona nie tylko dzisiaj jest z nami, ale też będzie występowała na konferencji. Zobaczycie między innymi nagrane z nią filmy. Także ja sama nie mogę się doczekać, jak to wszystko będzie połączone. No i właśnie będzie to historia niedosłuchu, historia dziecka z niedosłuchem i będziecie właśnie mogli ją zobaczyć w tej roli dziecka na scenie. W ubiegłym roku były to po prostu prelekcje, bardzo merytoryczne, niesamowite, ale prelekcje, a w tym roku będą to właśnie prelekcje, ale też scenki, które będą właśnie pokazywały od badania słuchu, przez protezowanie, po rehabilitację dziecka z niedosłuchem. Będzie właśnie występowała Aniela, będą nagrane filmy w praktyce, także naprawdę forma będzie innowacyjna. Będzie trochę jak przedstawienie z merytorycznymi prelekcjami. Będzie ich aż 9. W tym roku także będzie bardzo, bardzo dużo stoisk różnych firm z różnymi niespodziankami i jeszcze więcej niż w ubiegłym. Okazało się, że jeszcze byśmy zmieścili kilka, więc wypełniliśmy maksymalnie. Będą stowarzyszenia różne, ale będą także firmy, które proponują różne rozwiązania pomocy dzieciom, rodzinom z niedosłuchami. No mnóstwo firm, możliwości, stoisk, dzięki którym będziecie mogli dostać różne fajne rzeczy, dowiedzieć się różnych fajnych rzeczy, także one będą z korzyścią. Z korzyścią, a nie takie, że sobie stoją. Mąż właśnie zwija sprzęt, a ja Wam pokażę szybciutko. Tu będzie catering, o tutaj, tak jak w ubiegłym roku, czy tutaj, tu będzie rejestracja, tak jak właśnie w ubiegłym roku, także tak to będzie wyglądało. Mąż tam jeszcze idzie. Tam, gdzie jest konferencja, słuchajcie, o tam daleko, tam jest sala i tam odbędzie się oczywiście, tak jak w ubiegłym roku, druga już ogólnopolska konferencja Kocham Słyszeć. No cóż, ruszamy dalej. Czy na kawkę, na obiad może, bo już się zbliża południe, a później działamy dalej, na ile nam możliwości dzieci pozwolą. Nagrywam także jeszcze na zewnątrz. Zobaczcie, to jest wejście do naszego budynku, gdzie będzie odbywała się właśnie konferencja. No tak, i teraz obiad, kawka. Mam nadzieję, że się uda. Jeszcze właśnie dograliśmy te elementy. Nie dało się, żeby mąż był ze mną, więc ja sama nagrywałam. Mam nadzieję, że wyszło, bo mąż z Anielą oczywiście. Zanieruchomiałeś. Na vloga. Właśnie tworzę opis do rolki. Nagrywaliśmy przed chwilą rolki i już dzisiaj się pojawi od razu ta rolka, a więc piszę do niej opis. Jak wrócimy, to mąż będzie ją obrabiał.
tu, nie wiem, czy widać, że jest Anielka z nami. I czekamy na obiad, który zamówiliśmy. Całe szczęście tu można zamówić właśnie sobie obiad, także zamówiliśmy i zjemy przy okazji. Wracamy do domu z parku, gdzie nagrywaliśmy właśnie materiały, roleczki różne związane z konferencją. No i co? Ja pojadę do sklepu kupić różne rzeczy ważne dla przeżycia, przetrwania. Może jak się uda, zmontuję już właśnie na dzisiaj rolkę i no i działamy. Po tej zmianie czasu w ogóle nie mogę ogarnąć się z tym, że już jest, robi się ciemno. Tutaj to w sumie tak nie widać chyba na kamerze, bo rozjaśnia, ale już naprawdę robi się ciemno, a jest 16. W ogóle mam taką zabawną historię z zmianą czasu, że jak po zmianie czasu zorientowałam się o godzinie 20, że w ogóle ta zmiana zaistniała na początku rano. Aniela obudziła się godzinę wcześniej. Mówię, no nie, no godzinę wcześniej się obudziła. Mówię, co? No dobra, no trudno. A to się okazało, że ona obudziła się jak zawsze o tej samej. Tylko po prostu była zmiana czasu, więc dlatego. No i o 20 się zorientowałam i powiedziałam mężowi, mój mąż też, o naprawdę, przez to, że w większości korzystamy z telefonów, no to tam się zmienił po prostu czas i był ten już prawidłowy, a dopiero się zorientowaliśmy gdzieś tam pod koniec dnia. Ale dobrze, że się w ogóle zorientowaliśmy. Teraz to już widać, że robi się ciemno, a jestem na tym samym spacerze 15 minut później. Robi się, właśnie zrobiło się w sumie, nie wiem, ciepło. Także słuchajcie, zdjęłam czapkę. Jest ostatni dzień października w momencie nagrywania, a jest taka pogoda piękna. Super. Na każdym vlogu wiem, w każdym vlogu mówię, że jest ciepło i pięknie, ale jest. Po prostu jest prześliczna jesień. Z Adą robimy ciasto. Kiziu, miziu, kiziu, miziu, kiziu, miziu, kiziu, miziu, miziu.